Witam państwa bardzo serdecznie, drodzy maturzyści. Dzisiaj, parę wskazówek odnośnie uczenia się. W jaki sposób spróbować łatwiej zapamiętać bardzo duży materiał. Trzy procesy, o których musimy pamiętać: przede wszystkim kodowanie, czyli zapamiętywanie. Drugi proces, przechowywanie informacji. Ten proces zostanie bardzo pobieżnie potraktowany, bo tutaj chodzi głównie o zmiany biochemiczne, neurotransmisji w obrębie procesów synaptycznych. Naprawdę ten proces dzisiaj pominiemy. I ostatni bardzo ważny element tego procesu uczenia się to próba odtworzenia informacji, którą zakodowaliśmy w pierwszym procesie. Jeżeli chodzi o kodowanie i jego skuteczność, bo to jest chyba najbardziej istotne, przede wszystkim zwróciłbym Państwa uwagę na emocje. Proszę Państwa, musimy wzbudzić emocje w sobie podczas procesu uczenia się, jakiekolwiek by to nie były emocje. Możecie podejść do tematu z jakąś miłością i uwielbieniem, tak jak to. Czynią moi studenci na fizjologii? Oczywiście, druga część podchodzi z nienawiścią, złością i zdenerwowaniem. Nieważne, jakie to są emocje, pozytywne czy negatywne, jeżeli są wzbudzone, łatwiej, szybciej zapamiętujemy dany materiał. Jeżeli chodzi o czynniki chemiczne, które by mogły wspomóc proces zapamiętywania, uczenia się, de facto nie ma takich. Ale pamiętajmy o tym, że nasz metabolizm, metabolizm komórek nerwowy oparty jest o te dwa czynniki, o glukozę i tlen. Jeżeli nie ma odpowiednich dostaw glukozy, nie ma odpowiednich dostaw tlenu, rzeczywiście ten proces uczenia się będzie wolniejszy. Co to oznacza? To oznacza, wietrzmy po mieszczenia. To oznacza, żebyśmy... Byli po dobrym śniadaniu przed egzaminem. To oznacza, żebyśmy taką drobną tabliczkę czekolady mieli pod ręką. Ostatni element tak jak powiedziałem, nie ma w tej chwili żadnych chemicznych ulepszaczy procesu zapamiętywania czy uczenia się. Niestety alkohol, barbiturany i parę innych substancji raczej zaburzają ten proces. Stąd duża prośba o nieużywanie tych substancji. Próby oczywiście są, i tych substancji, tak jak widzą Państwo, jest troszeczkę. To, co jest istotne i co akurat mogę polecić, to tak zwana turbodrzemka. Jeżeli w danym momencie uczyliśmy się przez pewien okres czasu i czujemy zmęczenie, przewietrzmy pomieszczenie, udajmy się na takie 20-15 minut drzemki. Skonsoliduje tę informację, którą nabyliśmy wcześniej. No i kolejna ważna rzecz. Człowiek ma światopogląd. Co to oznacza? To oznacza, że większość informacji, która dociera do naszego mózgu, dociera za pomocą wzroku. Pies ma światopowęch na przykład, ale teraz jak to przełożyć na proces uczenia się? Bardzo prosto. Im więcej zmysłów angażujemy w proces uczenia się, tym więcej rzeczy zapamiętujemy. Czyli samo czytanie, bardzo nikłe rezultaty. Ale jeżeli po przeczytaniu narysujemy jakiś schemat, narysujemy jakiś obraz, czyli włączymy wzrok, będzie nam łatwiej to zapamiętać. Ale jeżeli jeszcze do tego dorzucimy jakąś grupę osób i tym osobom będziemy starać się wytłumaczyć to co się nauczyliśmy nie dość że przekażemy informacje innym to na dodatek sami skorzystamy jeszcze bardziej bo zaangażowaliśmy naprawdę wszystkie nasze zmysły od wzroku rysując ten schemat poprzez tłumaczenie tego elementu który właśnie się uczymy autentycznie proszę państwa angażujcie jak najwięcej zmysłów żeby tą skuteczność podnieść. I teraz procesy odtwarzania. Jeżeli myślimy o tym, żeby efektywnie odtworzyć daną sekwencję, to wracajmy na miejsce zbrodni. Chodzi mi o to, żebyśmy wtedy przypomnieli sobie ten schemat czy część schematu, który rysowaliśmy. Jeżeli uczyliśmy się z podręcznika, to przypomnimy sobie coś, co było na tej stronie charakterystyczne. Wracamy na miejsce zbrodni. Po to zresztą robi się takie wizje lokalne. Przestępca, który wraca na miejsce zbrodni, jest w stanie sobie przypomnieć więcej szczegółów. Tak samo wy, jeżeli pamięcią wrócicie do tej kartki z danym rysunkiem, przypomnijcie sobie szczegóły, no i oczywiście emocje. Jeżeli uczyliście się z emocjami, na przykład z denerwowaniem, złością na dane pytanie, teraz odtwórzmy te emocje. Znowu jesteśmy zdenerwowani i zezłoszczeni. Okaże się, że podobieństwo emocji przy procesie uczenia się i teraz odtwarzania jest skuteczne. Łatwiej nam się przypomnią dane elementy Dane schematy czy dane wiadomości. Oczywiście możemy też zastosować bardzo różne techniki skojarzeń. Czy to będą rysunki, czy to będą osoby, czy to będą jakieś elementy, które nam przypomną? Jak najbardziej tak, skojarzenia. Ta technika skojarzeń jest tutaj bardzo efektywna. No i możemy się zastanowić, czy nie używać różnych mnemotechnik. Czyli takich ułatwień, które powodują, że jestem w stanie dosyć szybko to sobie przypomnieć. Taki przykład z życia, doskonale Państwu znany, zapamiętanie miesięcy w danym roku, które mają mniejszą liczbę dni niż 31. Albo inny przykład, w jaki sposób powinniśmy pisać naprawdę. W stosunku do na pewno. Taki rodzaj mnemotechnik też jest bardzo skuteczny. Ostatni element, który warto mieć na uwadze, to to, że jeżeli uczyliśmy się i zaburzamy później sen, czyli uczymy się po nocach, to nie jest efektywne. My musimy dostarczyć odpowiednią dawkę i jakość snu. Pokazany na tym slajdzie wykres dosyć dobrze ilustruje, że jeżeli mamy nieodpowiednią ilość godzin snu albo nieodpowiednią jakość tego snu, tracimy informacje. Czyli nawet jeżeli cały dzień się uczyliśmy i całą noc później staramy się uczyć, efektu nie będzie. Zróbmy turbo drzemkę w trakcie, dajmy sobie więcej czasu na odpoczynek bo podczas snu nasz mózg nie odpoczywa, tylko próbuje te informacje poukładać, wstawić w odpowiednie elementy i w ten sposób później będzie nam łatwiej coś sobie przypomnieć. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkiego dobrego życzę.